audycji. Tym razem w miejscu za nami jest MPWiK, spółka miejska. Jeden z postulatów, o których mówiłem, prezentując swój program wyborczy, to jest obniżenie ceny za wodę jednej z najdroższych w regionie. Podkreślam to, jednej z najdroższych w regionie ceny za wodę, która w tym roku też została podniesiona. Szanowni Państwo, 300 zł dla gospodarstwa domowego w Lubinie, tyle będę chciał, żeby zostało w kieszeniach naszych mieszkańców rocznie. Z czego to wynika? Wynika to z kilku kwestii związanych z funkcjonowaniem MPWiK w Lubinie. Po pierwsze, niezrozumiała dla mnie polityka właściciela, czyli prezydenta, związana z dużymi kwotami sponsoringowymi, darowizn. Przypominam, że spółka MPWiK, spółka miejska, jest stworzona po to, żeby gospodarować stricte w zakresie chociażby gospodarki wodą, czy też gospodarki ściekami. I nie może być tak, że z pieniędzy naszych mieszkańców są sponsorowane, ja nie chciałbym dzisiaj wnikać, czy to są szczytne cele, czy też nie, natomiast są sponsorowane rzeczy, które powinny być zupełnie z innych źródeł finansowane. Przypomnę chociażby o budowie hali tenisowej, oczywiście może i potrzebnej dla wielu mieszkańców, natomiast nie może być tak, że wszyscy mieszkańcy są obciążeni kredytem na halę tenisową. Ona dzisiaj oczywiście przeszła już we władanie, z tego co wiem, RCS-u, natomiast obciążała budżet MPWiK. Kolejnym takim obciążeniem, które pozwoli wygenerować oszczędności na cenie wody, to są stanowiska kierownicze, bardzo syto opłacane w tej spółce. Niejednokrotnie można było stwierdzić, że niektóre są niepotrzebne. Będziemy chcieli to zlikwidować i wygenerować przez to oszczędności. Ja nie widzę takiej filozofii i będę przez tym przestrzegał, żeby spółki miejskie stworzone do konkretnych zadań wydatkowały pieniądze na różnego rodzaju cele, niezwiązane stricte z ich działalnością. I no i cóż, szanowni Państwo, 300 zł w budżecie domowym rocznie wprowadza oszczędności dla każdego gospodarstwa domowego i z tym dzisiaj chciałbym z przekazem do mieszkańców wystąpić.